dziś pokażę wam, to sobie kupiłem poprzednią niedzielę. O, takie nożyki, przecinaki, prawie gotowe. Niewiele to mnie kosztowało, bo 5 zł za sztukę. Te są to też kupione. Te, tak samo i te. A te już miałem wcześniej i często z nich korzystam. Ten jest z kolei taki przerobiony do dużych średnic. Tu mam takie już, widać, w stosunku do tych są zużyte, ale jeszcze ich nie wyrzucam, bo czasami ich sobie wykorzystuję tutaj do tej swojej mniejszej tokarki. Z tych korzystam po prostu na większej, a już z takich małych to sobie ostrzę na do szlifierki tej swojej małej. Także jak już praktycznie już nie ma czym za co złapać, bo czasami jeszcze robię sobie jakiś z takich przecinaczków, robię sobie jakiś nóż kształtowy z promykiem czy do fazek. Także to wszystko wykorzystuję. Tutaj mam taką, wymyśliłem sobie taką oprawkę, żeby w taką oprawkę mocować, ale to się okazał troszeczkę nietrafiony pomysł, bo raz, że czasem wchodzi mi to ciasno i nie zawsze to się ustawiało dobrze. Teraz wymyśliłem sobie coś takiego, że zrobię sobie kanał szerszy, na przykład 5 mm, będzie to luźno. Z boku dokręcę trzema śrubkami i dopiero z góry będzie nóż dociskany do imaka. I to myślę, to powinien być najlepszy pomysł, bo tu będzie kąt prosty ustalony, a z góry dopiero będzie dociskany. Tu wam pokażę, tutaj mam taki przecinak zrobiony ze stali HSS, czyli tak zwanej stalki. Wyciąłem sobie szlifierką kątową i sobie później zrobiłem przecinaczkę. Przecinaki ostrzymy przeważnie w ten sposób. Tutaj jest tak właśnie naostrzone, bo wiadomo, jak jest średnica, to tak jak widzimy, o, jak przecinamy, to dół praktycznie nam nie bierze, tylko góra. I dlatego jest tak zrobione, dla tych wszystkich nowych, tak jest zaostrzone. I przecinaczek ostrzymy sobie z jednej strony, z drugiej strony, a później tutaj ustawiamy kąt. Tylko nie róbcie za ostrego kąta, bo to przy stali to powoduje, że bardzo drży. To jest z mojego własnego doświadczenia. Jak troszeczkę mniejszy kąt, 5 stopni maksymalnie, to wtedy to ładnie wszystko się toczy. To są przecinaki około 3,5 mm. Te 3, 2,8 to są różne szerokości, tutaj nie ma znaczenia w tym wypadku, ważne, żeby przecinak był tutaj ładnie wykonany, zaostrzony i odpowiedni kąt tu i tu, najważniejsze dwa kąty, te kąty, te dwa z jednej strony i z drugiej, tu po prostu przecinak na początku jest szerszy, a tu jest węższy, po to, żeby nam podczas całego procesu przecinania nie tarł całą płaszczyzną. Także tutaj widzicie ostatnie moja zdobycz, przecinaczki. Dziękuję.